Siema, w tym odcinku pokażę wam jak wyłączyć czerwoną pochodnię do na przykład jakichś mechanizmów, to już zależy od was, co, jaki mechanizm byście chcieli zrobić, więc to jest bardzo proste, stawiamy jakiś wybrany blok, może być chyba każdy, tak mi się wydaje, i po prostu do tego podłączamy resną, jak tutaj włączymy teraz, to widzicie, to leci, leci i ta pochodnia się wyłącza. Ta się a jak tą wyłączymy, to ta się wyłącza. No i to taki fajny mechanizm. No mi się wydaje, że bardzo przydatny do różnych mechanizmów. A ty co? No dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Nara.